Cześć, witajcie na kolejnej rozmowie wśród piw. Ja jestem Łukasz Kasny, witam was w sklepie Wimberek i Piwko. Dzisiaj dwójka gości, którzy zapewne nie będę o to ich pytał, ale jest tak, że jak się jest na studiach, to się marzy o swoim pubie i oni chyba to marzenie spełnili, zgadza się? Dokładnie. Paweł i Alan z Kraftowni, to jest pub w Krakowie na Kazimierzu, tak? Tak, na ulicy Świętego Wawrzyńca 22. Jak tylko wszystko pozwoli, trzeba tam udać się, bo chłopaki nie prowadzą zwykłego pubu, bo przede wszystkim prowadzą pub z craftami, bo to jest to, co was wyróżnia, to co zaczęło was wyróżniać w Krakowie, kiedy to zakładaliście. Od samego początku mamy tylko rzemieślnicze piwa. Na początku zdarzyły się jakieś czeskie piwa, ale odeszliśmy od tego tematu. Teraz skupiamy się tylko na polskich browarach. Często ryzykujemy i bierzemy coś nowego od jakiegoś nieznanego browaru. Ewentualnie co jakiś czas jakaś zagranica też na kranie. Dużo zagranicznych też butelkach. Tak. Spotykamy się tutaj, zaprosiłem was pod tym względem, że chodzi mi o te piwa, które właśnie tutaj są. Ze względu na to, że nagrywamy, kiedy my rozmawiamy, to jest wcześnie. Dlatego proponuję po bezalkoholowym, które wydaliście. No żeby po prostu coś, żeby nie na sucho rozmawiać. Powiedzcie mi właśnie, dlaczego tylko bezalkoholowe jest w puszce? My to robimy w krakowskim browarze Dwie Wieże. Współpracujemy już od samego początku w sumie i naszej, i ich działalności, bo mniej więcej w podobnym czasie się otworzyli. No i generalnie oni robią tylko w butelkach piwka, a jeśli chodzi o takie zewnętrzne projekty, no to kontraktują czasami gdzie indziej. No i dlatego tylko to jest w puszce, bo to jest robione gdzie indziej. Paweł, czy te piwa by powstały, gdyby nie pandemia? Powstałyby, ale myślę, że nie w tym okresie. Może jeszcze trzeba było trochę poczekać. Właśnie trochę sytuacja zmusiła nas, żeby to czasowo przesunąć trochę wcześniej. No właśnie, opowiedzcie o tym, jak to się stało, bo to też jest pewien projekt, który ma pomóc wam utrzymać knajpę. W sumie, jeśli chodzi o taki browar kontraktowy, to nieraz nas klienci namawiali, żeby ruszyć z takim projektem. No ale jak wiadomo, to zawsze brakowało nam czasu, żeby coś takiego zorganizować. No a teraz trochę nas sytuacja zmusiła do tego. No i czasu też więcej, no to ruszyliśmy z tym projektem od zera i może się przyjmie w przyszłości, żeby to już zostało na stałe. Oby, trzymamy kciuki. Dobra, no to przejdźmy do tych piw. My próbujemy piwo bezalkoholowego, jest IPA, jest fajna goryczka tego. Które z tych piw jest u was ulubione, Alan? Twoje, które z tych? Ja lubię najbardziej bezalkoholowe i porzeczkowe. Porzeczka fajnie wyszła, jest fajna, delikatna kwaśność tam wyszła. Jest trochę laktozy, jest delikatnie słodkie. No jest takie zrównoważone. U mnie zdecydowanie porzeczka. Porzeczka? Mhm. Czyli lubicie takie kwaskowate, coś takiego, nie klasyczne, no klasyczne piwo? Ja od zawsze byłem team Lambic, także w sumie to jest jakieś tam, no dobra, team kwas i tak dalej, no więc to trochę jest takie porównanie, jeżeli chodzi o te style. Mocno owocowo, kwaśno, jest po prostu intensywnie. Mhm, ale to, co lubię. Tu mamy jeszcze pszeniczne, summer ale i pilsner, tak? Czym one się tam, te reszta, charakteryzuje? Czym się wyróżniają? W sumie jedno z tych piw jest z nami od długiego czasu, można powiedzieć. Bo jeśli chodzi o pszeniczne, to już było ważone dosyć długo u Kacpra. Chyba waży Dwie Wieże. Mieliśmy je na kranie jako takie nasze podstawowe piwo pszeniczne. No i generalnie to jest piwo, które już jest z nami no, tak mniej więcej 2 lata, jak Paweł mówi. No i można powiedzieć, że od tego się zaczęło to ważenie tam u Kacpra. Ale tak, piwowarami domowymi, tak? Tak. To wszystko się zaczęło w sumie domy. Historia naszej knajpy, można powiedzieć, że się zaczęła od piwowarstwa domowego, bo nieraz się spotykaliśmy i to na studiach, i po studiach właśnie. Spotkania PSPD. Ważąc piwko, na spotkaniach PSPD, czy jakieś konkursy też. W jakichś konkursach się brało udział, jakieś piwka tam wysyłaliśmy. Świętej pamięci Birofilia w Żywcu. I tak właśnie można powiedzieć, że się nasza przygoda zaczęła z tą branżą. No właśnie, jak to było, że byliście na studiach. Studia, no to czas, kiedy pomimo tego, że się uczysz, no to też studiujesz i imprezy, piwka. Kiedy wpadliście na pomysł, żeby otworzyć pub? Na studiach, no to nie było za wiele miejscówek z takim piwem w Krakowie.
chyba była tylko Omerta w tamtym czasie, gdzie chodziliśmy na studiach właśnie od czasu do czasu. Wtedy takiego pomysłu jeszcze nie było. To się zaczęło raczej na studiach, może po studiach chwilę. No i tak myśleliśmy o tym browarze ewentualnie kontraktowym na początek, no ale wtedy był wysyp nowo otwartych działalności. No i stwierdziliśmy, że gdzieś trzeba to sprzedawać. No i tak właśnie powstała knajpa. 18. 18 ekranów. Powiedzcie mi, jak to wyglądało na początku? No bo piwna rewolucja zaczęła się 10 lat temu. Wy wchodzicie tak w 7 roku tego. Te krafty tak naprawdę dopiero właśnie 3-4 lata temu zdobywają takie uznanie wśród piwoszy. Jak to było na początku? Było trudno, żeby przekonać klientelę? No sam mówię, że na początku mieliście jakieś czeskie lagery. To akurat przez 2 miesiące może były tak? Pierwsze takie. To akurat nie zależało od klientów, tylko to może był taki nasz test na początek. No a generalnie przychodzi do nas i dużo klientów, którzy się nie znają, jeśli chodzi o tematykę takiego piwa rzemieślniczego. No i dużo klientów, którzy są świadomi tego, co chcą kupić, co lubią wypić. No i jakoś łączymy te dwa światy, nie ma problemu. Rozumiem, bo jest jeszcze jedna osoba u was. Tak, jest jeszcze Konrad, ale go nie ma dzisiaj w Krakowie. No ale to przy okazji gdzieś pewnie jakieś za barem stanie. Bo wy cały czas w trójkę stoicie, tak? Czyli jak coś, to wiadomo, gdzie was szukaj, Wawrzyńcy 22. Tak, oczywiście. Dużo krakowianie czy turyści piją kraftowego piwa? No, generalnie większość to mieszkańcy z Krakowa, jeśli chodzi o klientów z Polski. No, ale mamy miejscówkę w takim miejscu, że dużo się kręci turysty z zagranicy. Znaczy kręciło się. No i nieraz coś wpadał właśnie przypadkowo. No ale generalnie to byli ludzie, którzy się mniej znali na piwie. No ale przy okazji właśnie się dowiedzieli czegoś o polskim rzemiośle. Często byli zdziwieni, że w Polsce jest tyle browarów. Jest tyle różnorodnego piwa. Szczególnie Amerykanie byli w szoku, że to, co jest u nich, to jest ważone także w Polsce. Także raczej pozytywny jest odbiór nawet wśród ludzi, którzy nie siedzą w temacie na co dzień. Często takie pytanie, które pada do dzisiaj, to jest piwo z sokiem. Mimo tego, że mamy zawsze jakieś piwo owocowe, zawsze jakieś słodkie, czy to na kranie, czy w butelce, to i tak jest właśnie to pytanie o piwo z sokiem. Musi być to piwo z sokiem. Znaczy my nie sprzedajemy takiego miksu, no ale to pytanie pada praktycznie każdego tygodnia. Ja miałem jedną sytuację taką, że gość przyszedł i pyta się, czy mamy piwo zasadowe. No. Nie do końca wiedziałem, o co mu chodzi, bo w sumie piwo chyba z zasady ma kwaśny odczyn. I z zasadowym to się w życiu nie spotkałem, a w ogóle o takim określeniu nie wiedziałem, że coś takiego może być. Po czym się dowiedziałem, że jakiś tam browar z Czech chyba promował kiedyś, że oni mają lekko zasadową wodę do ważenia po prostu i dlatego poszła ta fama, że piwo zasadowe może być. Jako pan mieliście współudział przy dwóch piwach, The Simply the Best. Co tam wy dołożyliście od siebie, jakie składni? Generalnie to bardziej była nasza inicjatywa. Bardziej to, jeśli chodzi o te dodatki, to marketingowy chwyt. No pomysł generalnie był nasz, narodził się tam w 19 roku bodajże, jak dostaliśmy pierwszy raz nagrodę za jedną z lepszych knajp w Polsce za rok 18. Jedną z lepszych czy jedną z najlepszych? No generalnie tam jest wybieranych około 10 różnych miejscówek z danego kraju. Tam są i knajpy, i sklepy. No i generalnie byliśmy już nominowani, czy tam wybrani trzy razy z rzędu przez ostatnie lata. No i takiego piłkarską mówię hat-tricka ustrzeliliście. Tak. Klasycznego. No i tak myśleliśmy, co by tu zrobić ciekawego, żeby wykorzystać potencjał tej nagrody. No i tak właśnie powstał pomysł na to piwo, żeby się zgadać z innymi knajpami. No i też skorzystać jakby z mocy pinty. No i pójść w jakąś większą ilość, trafić do szerszych odbiorców. Czy w tym roku też możemy się spodziewać trzeciej odsłony? Jeszcze myślimy o tym. Wiem, no i znaczy też, rozumiem. Mamy nadzieję, że tak nie wiadomo, jakby to ugryźć ten temat, bo to jak knajpy będą zamknięte, no to też jakby swojej części byśmy nie sprzedali. No trzeba by jakiś może inny pomysł na to mieć, na sprzedaż tego. No właśnie, spotykamy się w momencie, kiedy
jesteście zamknięci przez obostrzenia, abstrahując od tego, czy dobrze, czy niedobrze, ile wy jesteście już zamknięci? Znaczy, mówię od połowy października do teraz, no a jeszcze było w tamtym roku na wiosnę, to były 64 dni dokładnie. Czyli 64 dni funkcjonowało? Na wiosnę tamtego roku i teraz od jesieni, od połowy października do teraz. W sumie generalnie rok minął, zamknięcie tam z przerwą parumiesięczną, bo tam było otwarte właśnie od maja do października i jesteśmy zamknięci. Nie myśleliście o takiej trudnej decyzji, żeby zamknąć, zrezygnować? Kilka restauracji, kilka pubów powiedziało dość, nie możemy dłużej. Wy jednak, jak widać, próbujecie za wszelką cenę dotrwać. Takie myśli na pewno były, bo to wiadomo, że czasy są ciężkie. No ale uważamy, że miejscówka na tyle tam się opatrzyła w świecie krakowskiego kraftu, że szkoda było rezygnować z tego. No i tak trzymamy się. Czy próbowaliście w międzyczasie, jak od października, szukać jakiś luk w prawie? Czy po prostu dostosowaliście się do tego, co było? Bo są restauracje, jest projekt Otwieramy się, który prężnie działa. Wy coś szukaliście, jakieś luki? Znaczy z tego, co można zaobserwować nawet w Krakowie, to są knajpy, które otwierają się oficjalnie. No i do jednych na przykład policja przychodzi codziennie. Do drugich na przykład ani razu nie przyjechała policja, także to różnie to bywa. A generalnie nie chcieliśmy też za bardzo walczyć z policją, czy sanepidem. Raczej chcemy spokojnie ten czas przeczekać. No i tam nie kombinować. Brakuje wam tego miejsca, tego gwaru tam? No brakuje zdecydowanie. Czego wam najbardziej brakuje właśnie? Tej normalności mi się wydaje, że dużo ludzi, miła atmosfera, zabawa, spotkania z ludźmi. No ale to nie tylko nam brakuje, bo klienci nieraz właśnie piszą, że tęsknią już, czy można jakoś tam przyjść na przykład, czy są jakieś spotkania organizowane. No i widać, że ludzie już w większości tęsknią za takim życiem normalnym. No to co, życzę wam tylko tego, żeby jak najszybciej decyzje z Warszawy zmieniły bieg restauracji, żeby jak najszybciej moglibyście się otworzyć. Zapewne pojawimy się wcześniej czy później u was. Wielkie dzięki za to, że pojawiliście, że troszeczkę opowiedzieliście o tym projekcie, a trochę o swojej pracy. Alan i Paweł z kraftowni, z pubu, który z niecierpliwością czeka na otwarcie, po to między innymi, żeby wam lać piwo. Po otwarciu zapraszamy wszystkich do nas, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A jak wam brakuje, to oczywiście możecie kupować te piwa u was, a oczywiście tak. Te piwa znajdują się u mnie w sklepie. Mają tam miejsce na górze, a bezalkoholowe. Dzięki wielkie, Alan. Dziękuję. I Paweł z kraftowni, a to były Rozmowy wśród piw. Dzięki i do zobaczenia przy kolejnych rozmowach.